W momencie ogłoszenia epidemii koronawirusa działalność edukacyjna i kulturalna w całej Polsce napotkała szereg przeszkód. Mimo to Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna nie ustawały w dążeniu do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów swojej pracy. Przed nami prezentacja efektów działalności biblioteki i filii bibliotecznej w Drygałach, a następnie Ośrodka Kultury. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna realizowała i nadal realizuje projekty o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Projekt Parabuch – Książka w ruch, polegający na popularyzacji książki popularno-naukowej wśród dzieci, zakończył się spektakularnym sukcesem. Po zrealizowaniu projektu Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego ogłosiła konkurs na film podsumowujący projekt. Nasze nagranie jako jedno z trzech w kraju osiągnęło najwyższe laury. W nagrodę otrzymaliśmy dwa roboty Foton wraz z wartościowymi zestawami kreatywnymi. Drugim projektem o międzynarodowym prestiżu jest projekt Learning Circles in Libraries, czyli Kluby Wiedzy w Bibliotece. Naszą przygodę z klubami wiedzy rozpoczęliśmy w lutym i trwa ona do tej pory. Pierwsze takie kluby powstały w 2015 roku w Chicago z inicjatywy amerykańskiej fundacji non-profit o nazwie Peer-to-Peer University. W 2020 roku dzięki współpracy Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z Peer-to-Peer University oraz wsparciu programu Erasmus+, kluby wiedzy zaczęły powstawać także w Polsce. Obecnie kluby wiedzy działają m.in. we Włoszech, Turcji, Francji, a wśród nich nasz klub w Białej Piskiej. Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się wśród 21 bibliotek w kraju, które zakwalifikowały się do projektu. Kolejny projekt, realizowany przez bibliotekę, nosił nazwę Plenerowy Kącik Czytelniczy. Zainicjowany został przez grupę nieformalną Aktywni Użytkownicy Biblioteki Eureka. Powstał w odpowiedzi na konkurs grantowy Działaj Lokalnie, przeprowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży, ośrodek Działaj Lokalnie. Biblioteka we współpracy z Zespołem Szkół nr 1 w Białej Piskiej podjęła szereg działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Wśród nich znalazły się m.in. Narodowe Czytanie, Noc Bibliotek, Escape Room Online na podstawie powieści kryminalnej Sylwii Skuzy Tylko nie Mazury. Już od 2 lat w bibliotece realizowana jest kampania społeczna Mała Książka, Wielki Człowiek, skierowana do dzieci w wieku przedszkolnym. Pomysłodawcą kampanii jest Instytut Książki. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna i filia biblioteczna w Drygałach w ciągu 2 ostatnich lat brały udział w ogólnopolskich akcjach czytelniczych. Wśród nich wspomniane już wcześniej Narodowe Czytanie i Noc Bibliotek, ponadto Tydzień Bibliotek, Międzynarodowy Dzień Book Crossingu, Międzynarodowy Dzień Książki, Dzień Języka Ojczystego oraz Dzień Poezji. Wśród wydarzeń, w które równie aktywnie włączały się obie jednostki biblioteczne, znalazły się Dzień Babci i Dziadka, Święta Kota i Pluszowego Misia, Walentynki, Dzień Kobiet,
teatr przy stoliku oraz przejazd pociągiem połączony z interpretacją wiersza Lokomotywa Juliana Tuwima. W przedsięwzięcie to aktywnie zaangażowali się nawet żołnierze Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych Orzysz w Bemowie Piskim wraz z jednostkami NATO. Podczas ferii zimowych i wakacji również nie dawaliśmy za wygraną i organizowaliśmy zajęcia dla dzieci w takiej formie, na jaką pozwalały obostrzenia pandemiczne. Do zajęć cyklicznych w bibliotece zaliczymy w Białej Piskiej dyskusyjne kluby książki dla dzieci i dorosłych, klub czytających rodziców oraz bajeczne soboty. W Drygałach zaś kółko teatralne oraz kreatywne środy. Wobec nowych wyzwań, jakie postawiła przed nami epidemia, bibliotekarze przeszli szereg szkoleń pozwalających odnaleźć się w cyfrowej rzeczywistości. Pokłosiem tego są liczne inicjatywy online, to jest quizy, konkursy, gry i escape roomy. Właśnie jesteśmy na finiszu Tygodnia Bibliotek. Cieszymy się, że nasza praca i zaangażowanie zostały docenione przez odbiorców. Sezon wydarzeń online otworzyliśmy filmem nagranym z okazji Dnia Dziecka. Było to dla nas nie lada wyzwanie, ale i wielka frajda, a nasza Pipi jeszcze długo po premierze była rozpoznawana przez dzieci na ulicy. Lato rozpoczęliśmy otwarciem strefy aktywnego wypoczynku przy scenie letniej Domu Kultury w Białej Piskiej. Wtedy też rozegraliśmy pierwszy mecz szachowy z wykorzystaniem plenerowych szachów XXL, na zakup których pozyskaliśmy środki z programu mikrodotacji Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Warmia Mazury Lokalnie 4, dofinansowanego przez Narodowy Instytut Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Szachy XXL przez cały letni sezon dawały uciechę małym i dużym graczom. Sezonu bez koncertowania nie mógł znieść zespół folkowy Drygalanki, który działa przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury. Panie napisały projekt pod tytułem Śpiewanie z przytupem, dofinansowany ze środków programu Działaj Lokalnie 2020 i w jego ramach zorganizowały aż 3 koncerty online, a były to Folkowe Lato, Mazurskie Pieśni Żniwne oraz patriotyzm na ludowo. Wielką dumą napawają nas działania grup nieformalnych. To dzięki aktywnym mieszkańcom naszej gminy w Białej Piskiej nie można się nudzić. Zorganizowali oni m.in. warsztaty tworzenia biżuterii, które sfinansowane zostały z programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.
To, że nie spotykaliśmy się regularnie na zajęciach, nie znaczy, że nasi instruktorzy spoczęli na laurach. Dzięki Stowarzyszeniu Kulturalnemu Grajta Grace pogłębiliśmy naszą wiedzę dotyczącą folkloru, Warmii i Mazur. Największym wyzwaniem minionego roku była organizacja dożynek gminnych w Białej Piskiej. Aby sprostać zasadom reżimu sanitarnego w dobie panującej epidemii, zorganizowaliśmy jednocześnie aż 3 wydarzenia. Jarmark sołectw, jarmark kół gospodyń wiejskich oraz dożynki. Dzięki tym wszystkim staraniom mogliśmy godnie uczcić najważniejsze rolnicze święto. Na wysokości zadania stanęli również mieszkańcy gminy, których mobilizacja przerosła nasze oczekiwania. Teren przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury również zyskał nowe oblicze. A to wszystko dzięki akcji Sadzimy, zainicjowanej przez prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudę i pierwszą damę Agatę Kornhauser-Dudę we współpracy z Lasami Państwowymi. Dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Drygały wokół sceny letniej posadziliśmy kilkanaście sadzonek świerka pospolitego. Mamy nadzieję, że już za kilka lat przerosną nas wszystkich. Mieliśmy wielki zaszczyt być jednym z partnerów projektu Teatr Rodzinny współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Giżyckiego, którego organizatorem była Fundacja Teatr Jota. Amatorzy sztuki aktorskiej zaprezentowali przed publicznością Ośrodka Kultury legendy mazurskie Maxa Tepena pod tytułem Siostra i Narzeczona oraz Cudowna Fujarka, przygotowane przez animatorów z Białej Piskiej, Giżycka i Kruklanek. W grudniu w harmonogramie naszych imprez zadebiutował konkurs piosenki polskiej o muzyczny laur Białej Piskiej. Niestety z powodu panującego stanu epidemii musieliśmy całkowicie przenieść go do sieci. Finałowy koncert opublikowaliśmy na kanale YouTube Ośrodka Kultury. A było co oglądać, ponieważ w szranki stanęło aż 58 uczestników w 6 kategoriach wiekowych. Styczeń przyniósł nam kolejne zaskoczenie. Przygotowywany od miesięcy drugi finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie musiał zmienić swoją formułę na online. Mimo wszystko stanęliśmy na wysokości zadania i pobiliśmy rekord sprzed roku. Dwoiliśmy się i troiliśmy, żeby zebrać jak najwięcej dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W trasę wyruszył wośpobóz, siatkarze dali z siebie wszystko. Poruszyliśmy temat mowy nienawiści, włączając się w akcję Hejt mi nie gra. Wokaliści zgromadzili rzesze fanów przed szklanymi ekranami, a mieszkańcy gminy pokazali swoje zaangażowanie podczas licytacji w aplikacji Zoom. Ostatecznie zebraliśmy 43 911 zł i 27 groszy oraz 555 zł w naszej e-skarbonce. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet zaprosiliśmy do nas międzynarodową gwiazdę oraz przygotowaliśmy happening uliczny. Lokalne koła gospodyń wiejskich pokazały rękodzielniczą klasę i przygotowały piękne palmy wielkanocne na kolejny w tym roku konkurs online. Rozpoczęliśmy długo wyczekiwane działania warsztatowe dotyczące projektu transgranicznego Interreg Litwa-Polska,
Integracja publiczna dla osób cierpiących z powodu wykluczenia społecznego w Alitusie i Białej Piski. Za seniorkami już dwa pierwsze spotkania warsztatowe zgłębiające dziedzictwo kulinarne. Dalsze działania projektowe jeszcze przed nami, a są one współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cześć! Dawno się nie widzieliśmy. Pamiętacie, kiedy ostatni raz przekroczyliście próg naszego ośrodka kultury? Wiele się u nas zmieniło. Podczas gdy nie spotykaliśmy się na zajęciach czy wydarzeniach plenerowych, nasze wnętrza przeszły modernizację. Za chwilę zaprosimy Was na wirtualny spacer po naszym budynku. Zapraszamy!